Dzisiaj w archiwum radiopik.pl. I'm 61. Ja 60 lat stary. Zamiast w okopach będziemy w domu. Codzienny magazyn informacyjny Bydgoskie Radio Echo. Przegląd wydarzeń tygodnia. Pomorskie zakłady budowy maszyn Makrum podpisały kontrakt z Irakiem na budowę dużej fabryki klinkieru. I'm 61. Ja 60 lat stary. Ja przyjechał żegnać się z wami. O Jaśko! Polskie Radio Warszawa. Dnia 14 stycznia 1946 roku. Mianuje obywatela Zdzisława Karczewskiego, pełnomocnika dyrekcji Pomorskiej Polskiego Radia na Pomorze Zachodnie, zastępcą dyrektora Okręgu Pomorskiego Polskiego Radia z siedzibą w Szczecinie, z zaszeregowaniem do grupy drugiej C. Radio w terenie. Miasta można zwiedzać w rozmaity sposób. Pieszo, autokarem, dorożką w Krakowie czy meleksem w Warszawie. Grudziądz posiada jedną z najstarszych linii tramwajowych w Polsce i właśnie takim wehikułem wybrałem się na przejażdżkę po tym mieście. Jeszcze przed kilku laty frontony domów przypominały mozaikę barw. Dziś ponad 100 elewacji secesyjnych kamieniczek zmieniło swą szatę zewnętrzną. Prezentują się pięknie. W tym tygodniu wiele lat temu. Ty, Beslor, przestań spać. Zaraz będziemy w Czersku. Obudź, że się do diabla. Szczęście mieliście, chłopaki. Nie ma co gadać. Wielkie szczęście. No ja. Kto by pomyślał. Zamiast w okopach będziemy w domu. Szczęście mieliście, A i zarobić teraz można. Pan generał Rozbach płaci dobrze. Panowie, nie bądźmy dziećmi. Zwracam wam uwagę, że nie możemy wołać wszyscy trzej razem zjedzmy. W tej sytuacji ktoś z nas musi powiedzieć: proszę bardzo, panowie będą łaskali się poczęstować. Kto? Kto? O to właśnie chciałem się panów zapytać. Martwię się, wie pani, jak to będzie z tymi zabiegami. Proszę pana, te zabiegi to właśnie cała przyjemność. Tak, ale to nurzanie się w błocie. Nie w takim błocie się człowiek nurza i nie narzeka. Pozwoli pani, że naleję póki proszę, gorące. Tylko nie za dużo, bo tu na pewno się jeszcze ktoś przysiądzie. Lepiej, żeby nie. Sympatyczne miasteczko małej wielkości na północy. Perełka w koronie lasów. Tuchola. Oto jeden z jej licznych fenomenów. Od 25 lat hasa po niej niewielkie zwierzątko, zajączek. Bo jakżeby mogło być w Borach inaczej? Tu wszyscy lubią zajączki. A jednak, proszę państwa, jednak pośród tego lubienia zdarza się niespodziewany koniec zajączka. Gdy pociąg ruszył, prawa ręka Śpiewankiewicza parokrotnie usiłowała dźwignąć się ku górze, ale tłok w korytarzu był zbyt niemożliwy. Z tyłu napierał nań ktoś dyszący wódką, z lewej strony stary Żyd wbijał mu w bok sam kant blaszanego pudła, z prawej maleńki uczeń tonął zupełnie w ścisku i olbrzymim tornistrem bronił się od zgniecenia przez potężną jejmość. Ręka znowu zadrgała, porywając się ku górze, i uczyniła znak Krzyża Świętego. Ja tylko uprzejmie proponuję, uprzejmie proszę, by pan prezes raczył usiąść gdzie indziej. Ale pani staje się nudna i bezczelna. Niech pani się przesiądzie. Ja? Dlaczego ja? Dlatego, że ja się nie przesiądę. Nie widzę absolutnie żadnego powodu. No cóż, właściwie ma pan prezes rację. I tak nic już nie będzie z tego mojego kapelusza, na którym pan prezes łaskawie siedzi. Tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Kocham Ciebie! Kocham Ciebie! Kocham Ciebie!
archiwum radiopik.pl. Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online.